Witamy Państwa na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Razem ze mną poseł SLD Zbyszek Zamorowski. Szanowni Państwo, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożył projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wnioskodawcą jest Zbyszek Zamorowski. Chcemy Państwu przedstawić tą nowelizację dokładnej ustawy. Bardzo proszę o ten głos poseł Zbyszek Zamorowski. Dzień dobry Państwu. Dostrzegliśmy istotny problem społeczny. Jak Państwo wiedzą, od stycznia będą obowiązywać w Polsce nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina zostaje dysponentem śmieci, jest zobowiązana zorganizować ich wywóz, składowanie czy przerób. W tym wypadku wydaje się, że ustawodawca, czyli Sejm, poprzedniej kadencji poszedł za daleko, ponieważ zdecydował o tym, że w przypadku odbioru śmieci gmina zawsze jest zobowiązana zrobić przetarg nieograniczony, mimo że dysponuje przedsiębiorstwami, spółkami komunalnymi, czasami są to jednostki budżetowe czy zakłady budżetowe, które zostały zbudowane po to, aby odpadami komunalnymi gospodarować. W naszym przekonaniu nie ma potrzeby, czy niezbędnej potrzeby organizowania przetargów tam, gdzie funkcjonuje spółka publiczna, spółka komunalna, która jest przygotowana na przeprowadzenie takiej operacji. Istotą rzeczy jest również fakt, że taka spółka zatrudnia ludzi, ma odpowiedni sprzęt, organizowanie sztucznej konkurencji wydaje się nieuzasadnione. Mogą być zagrożone miejsca pracy. Liczne samorządy, zwłaszcza w małych gminach, sygnalizują nam, że jest ogromny problem z realizacją tej ustawy. Oczekujemy, że pani marszałek po poprawkach odpowiednich uruchomi proces legislacyjny, tak żeby przed 1 stycznia dokonać nowelizacji. Chciałbym przypomnieć, że od lipca przyszłego roku ten proces musi być uruchomiony. Odbioru śmieci od mieszkańców przez firmy komunalne czy prywatne i po tym terminie ustawa przewiduje kary finansowe dla wójta, burmistrza, prezydenta, jeżeli ten proces na nowo nie zostanie zorganizowany. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo w tej sprawie pytania? Ja tylko powiem, że projekt ustawy został złożony i liczymy na to, że pani marszałek podda procedurze debaty w niedługim czasie, dlatego że faktycznie czas goni, a chcielibyśmy, aby gminy nie organizowały przetargów, aby mogły po prostu zlecić swoim spółkom z udziałem miasta właśnie gospodarkę odpadami, tak aby, tak jak powiedział poseł Zaborowski, majątek, miejsca pracy, ale również pieniądze zostały w rękach tych gmin. Jest to tym bardziej istotne i ważne, że kryzys nie sprzyja takim sytuacjom i chcielibyśmy, aby za chwilę nie zalało nasz kraj prywatne firmy z zagranicy, które przejmą całą gospodarkę odpadami w naszym kraju. Mamy spółki dobrze przygotowane z ogromnym majątkiem, które mogą to robić, stąd też to jest narzędzie. Narzędzie w postaci ustawy, która jeśli zostanie znowelizowana, jeśli wejdzie w życie, to samorządy będą mogły z niej korzystać.